Ekscelencje najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, moi drodzy, którzy przybyliście tutaj, mimo że jesteście dotknięci cierpieniem i chorobą. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Ewangelia świętego Marka zaczyna się następującymi słowami Pana Jezusa. Czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wierzcie w Ewangelię, to znaczy uwierzcie, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwie Bożym Synem, Odkupicielem świata i Zbawicielem nas wszystkich. I to, że jest Odkupicielem i Zbawicielem, jest już opisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Markowej, tam gdzie są przedstawiane kolejne cuda uzdrowień, jakie dokonały się mocą Jezusa Chrystusa. Chorzy i nieszczęśliwi, czy to sami przychodzili do Niego, czy byli przynoszeni, czy to Chrystus udawał się do nich. Zawsze jednak miało miejsce to, o czym słyszeliśmy przed chwilą w przypadku uzdrowienia owego trędowatego. Zbliżył się do Chrystusa. Zbliżył się, bo uwierzył, że On jest Zbawicielem i Odkupicielem. I dlatego powiedział: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Całą ufność zatem położył wobec tego, przed kim upadł, do którego przybył. A Pan Jezus, jak pisze święty Marek, zdjęty litością, rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Można by powiedzieć, całe życie Pana Jezusa na ziemi, zwłaszcza to, które zostało naznaczone Jego osobistym cierpieniem i Jego męką na krzyżu, a potem zmartwychwstaniem, było przejawem zlitowania się nad nami. Sam cierpiąc krzywdę i największe upokorzenie, przybity do krzyża, modlił się do Ojca, aby odpuścił ludziom grzechy, bo nie wiedzą, co czynią. A potem oddał za nich Ojcu swojego ducha. A że Jego czyn miłości i miłosierdzia był prawdziwie skuteczny, to znaczy zbawczy, potwierdził to trzeciego dnia zmartwychwstając. Litował się nad nami nieustannie, przejęty litością nad nędzą ludzką, słabością i cierpieniem. To właśnie w świetle tego Jego litowania się nad nami trzeba zrozumieć także tę scenę, którą przypomniał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na przeżywany dzisiaj 26. Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty Franciszek przywołał tutaj znaną nam wszystkim scenę, kiedy to ukrzyżowany Chrystus
zwrócił się do Najświętszej Marii Panny stojącej pod krzyżem, wskazując na Jana i mówiąc: niewiasto, oto syn Twój. I do Jana skierowując słowa: oto matka Twoja. I jak pisze dalej ewangelista, od tej chwili, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pochylmy się, drodzy siostry i bracia, właśnie nad tą chwilą, nad tym szczególnym momentem ulitowania się Chrystusa nad nami, polegającym na tym, że daje nam swoją matkę. Dlaczego daje ją właśnie w tym momencie? Ponieważ stała obok krzyża, ponieważ była tak blisko Niego, ponieważ swoim sercem współcierpiała razem z Nim. Niewiele mogła Mu pomóc. Była prawdziwie bezbronna wobec ludzkiej przemocy i nienawiści skierowanej przeciwko jej synowi. Ale z Nim była. Z Nim współczuła. Z Nim współcierpiała. I taką właśnie współczującą matkę dał Chrystus swemu umiłowanemu synowi, świętemu Janowi. Dał po to, aby ona, będąc razem z Janem i niejako pod jego opieką, uczyła go, a poprzez Jana wszystkich wiernych chrześcijan, uczyła rozpoznawać w ludziach cierpiących, samotnych i opuszczonych, zdjętych także chorobą, uczyła dostrzegać cierpiące oblicze Chrystusa, ponieważ Chrystus właśnie z cierpiącymi się utożsamił. I dalej, dał ją Pan Jezus świętemu Janowi po to, aby ona, Jana i wszystkich wiernych chrześcijan uczyła, co znaczy być razem z cierpiącymi, być przy nich, współczuć, współcierpieć, nawet w chwilach, kiedy po ludzku już nic więcej uczynić dla nich nie mogą. Ale są obok, blisko sercem, blisko najbardziej szlachetnym uczuciem. I w ten sposób, dając nam z wysokości krzyża swoją matkę, Pan Jezus dał początek dziejom Kościoła naznaczonymi obecnością Jego Matki. A Kościół od tej chwili, a później jeszcze umocniony darami Ducha Świętego w chwili Jego zesłania w Wieczerniku, przyjmuje macierzyńskie powołanie Maryi wobec siebie. Chce ją mieć blisko siebie. Pragnie odczuwać jej macierzyńskie, czułe serce. Chce ją mieć tuż obok, bardzo blisko. A że tak jest, że tak wyglądają dzieje Kościoła, potwierdza także dzisiejsze wspomnienie wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 160 lat temu, 11 lutego 1858 roku w dalekim Lourdes u podnóży Pirenejów. 14-letnia
prosta dziewczyna Bernadetta Subiru po raz pierwszy ujrzała niedaleko groty Masabielskiej przeczystą dziewicę. To był początek jej objawień, których razem było 18. I każde z nich przynosiło coś nowego w tej misji obecności Matki Bożej wobec Kościoła i dla Kościoła. Podczas widzenia z dnia 24 lutego Bernadetta usłyszała z ust pięknej Pani następujące słowa: pokuta. Módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników. A dzień później, 25 lutego, Matka Przenajświętsza wskazała dziewczynce miejsce, w którym miała wykopać dołek, a z niej wytrysnęło źródełko wody. Źródełko wody, które dawało zdrowie. Badania chemiczne tej wody wypływającej z tego źródełka wskazywały, że niczym się ta woda nie różni od normalnej. Ale tu chodziło właśnie o jedno, aby uwierzyć w ten znak Bożej obecności poprzez przyczynę Matki Najświętszej. Uwierzyć i zaczerpnąć z tego źródła, by uzyskać dla siebie uzdrowienie. Uzdrowienie zwłaszcza na duszy, od grzechów, od nieczystości. To, co tak przejmująco symbolizuje dzisiejsza Ewangelia mówiąca o uzdrowieniu trędowatego, ale także uzdrowienie co do ciała, bo w Lourdes nieprzerwanie od tamtych czasów co jakiś czas zdarzają się niezwykłe sceny uzdrowień, niewytłumaczalne z punktu widzenia medycyny. I to najważniejsze, objawienie z 25 marca 1858 roku, kiedy w święto zwiastowania piękna Pani powiedziała Bernadecie: ja jestem niepokalane poczęcie. Ja jestem ta, która jest wolna od wszelkiej zmazy grzechu, od chwili samego poczęcia. Jestem ta, która dzięki swojej niezwykłej czystości serca staje się pośredniczką wielu łask, a przede wszystkim jest wyrazem tej czułej, prawdziwie matczynej obecności przy wszystkich ludziach dotkniętych najrozmaitszymi cierpieniami i chorobami. Działy dzieje Kościoła. To dzieje nadzwyczajnych znaków, które towarzyszą działaniu apostołów. Zgodnie z tym, co Jezus powiedział, żegnając się ze swoimi uczniami: te znaki towarzyszyć wam będą. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Że tak się działo, wiemy z cudów dokonanych czy to przez świętego Piotra, czy przez świętego Pawła, cudów opisanych w Dziejach Apostolskich. Ale to, że Kościół został obdarzony możliwością tak nadzwyczajnych czynów i cudów, to nakazuje Kościołowi szczególny obowiązek, jak pisze Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na dzisiejszy dzień, nakłada na Kościół szczególny obowiązek przygarniania do siebie wszystkich, którzy są dotknięci
chorobą i cierpieniem. Ma Kościół swoją czułością i gotowością do współczucia przygarniać do swego serca tych, którzy tej czułości i tego ciepła serdecznego najbardziej potrzebują. Ale właśnie też dlatego, że taka jest misja Kościoła otaczania miłością ludzi chorych i cierpiących i dostrzegania w nich rysów samego cierpiącego Chrystusa. Właśnie dlatego Kościół otacza swoją opieką te wszystkie osoby, które czy to z racji sytuacji, w jakiej się znalazły, czy z powodu pełnionego przez nich zawodu, ciągle z chorymi i cierpiącymi mają do czynienia. I dlatego ta troska Kościoła o rodziców, o krewnych, znajomych, którzy otaczają swoją miłością i swoim współczuciem chorych znajdujących się w ich domach. Z tego także zatroskania Kościoła wynika duszpasterstwo ludzi poświęcających się posłudze wobec chorych i cierpiących. Wszyscy oni bowiem są wielkim skarbem Kościoła i wszyscy oni przedłużają tę misję, którą Kościół pełni od samego początku, wpatrzony w najpiękniejszy wzór bliskości, współczucia i miłości, jaki znajduje w danej Janowi Przenajświętszej Matce. Brzmi to, drodzy siostry i bracia, jako piękne wspomnienie o przeszłości, bo trzeba właśnie pamiętać, że Kościół zawsze był wrażliwy na biednych, chorych, dotkniętych cierpieniem. Ale właśnie dlatego też, że pamięta o nich, ze swojego skarbca pamięci wydobywa postaci najbardziej nam bliskie i drogie, które stają się wskazówką, jak żyć dzisiaj, we współczesnym nam świecie. I z tego skarbca historii i pamięci wydobywa postać także sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej, która już niedługo, 28 kwietnia, będzie wyniesiona do chwały błogosławionych właśnie w tym sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Przeszła ona, pielęgniarka, długą wewnętrzną drogę duchową, by dostrzec w chorych to cierpiące oblicze Chrystusa, które przemawia do nas z wysokości krzyża. Przeszła długą wewnętrzną drogę nawrócenia, bo wywodziła się z domu dalekiego od Boga, właściwie pozbawionego jego obecności. To, że chciała być pielęgniarką, a chciała nią być, wynikało bardziej z poczucia pewnego wewnętrznego obowiązku, jaki czuła w sobie. I dalekie jej było to, by swoją służbę chorym i cierpiącym łączyć z Chrystusem i Jego Przenajświętszą Matką. Ale dopiero tragiczne wydarzenia II wojny światowej, to ciągłe jej spotykanie się z ludźmi dotkniętych najrozmaitszymi cierpieniami i krzywdami, opuszczonymi i samotnymi, to powoli sprawiało, że
osłaniał się przed nią świat Ewangelii, świat Bożego miłosierdzia. Odkrywała Chrystusa, który kazał widzieć w biednych, samotnych i cierpiących swoją siostrę czy swojego brata. Odkrywała też Matkę Najświętszą, która pokazywała, jak trzeba trwać, jak trzeba umieć współczuć, jak trzeba okazywać serdeczną troskę tym, którzy nieraz pogrążeni w cierpieniu i samotności tracili dla siebie poczucie nadziei, a nawet wpadali w rozpacz. Szła do nich i szukała ich, będąc prekursorką tego, co można by nazwać dzisiaj hospicjum domowym. I swoją postawą pokazywała innym, najpierw tym, których uczyła zawodu pielęgniarskiego, ale także kapłanom i alumnom, jak trzeba być przy chorym, jak trzeba szukać osoby cierpiącej, by przy niej stanąć, jak trzeba być wrażliwym, by w momencie cierpienia i poczucia niekiedy ogromnego osamotnienia i bólu okazać własne serce. I kiedy o tym mówię do was, drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, moi drodzy, dotknięci chorobą i cierpieniem, proszę was bardzo, módlcie się i ofiarujcie swoje cierpienia w tej intencji, by uroczystości beatyfikacyjne Hanny Chrzanowskiej, które mają odbyć się tutaj 28 kwietnia, były wielkim świętem Kościoła. Były uroczystością, w której wszyscy doświadczymy, co to znaczy iść za Chrystusem i Jego Przenajświętszą Matką po to, by pochylić się z największą miłością i troską nad każdym cierpiącym i dotkniętym bólem człowiekiem. Módlcie się, moi drodzy, w tych intencjach tak bardzo dla nas, dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła w Krakowie, w tych intencjach bardzo dla nas ważnych. A na koniec pozwólcie, że zacytuję słowa Ojca Świętego Franciszka, którymi kończy on swoje orędzie na dzisiejszy dzień. Maryi, Matce Czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. To też zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy człowiek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym 26 Światowym Dniem Chorego. Niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem. I niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Amen.